fajnie by było, wiadomo, żyć z muzyki, może się kiedyś to uda, ale póki co jest to fajna przygoda dla nas naprawdę, bo mało kto ma szansę takie coś przeżyć i to jest właśnie fajne, że bawimy się tym, co robimy. Chciałbym robić to na co dzień i za 20 lat ja się widzę na scenie. Jest 2012, to przede wszystkim prezentacja tego, co mamy najlepszego na polskiej scenie muzyki rozrywkowej, ale tej muzyki, która jest ambitną odpowiedzią na wszechogarniającą nas komercję. To wszystko, co najlepsze mamy na jednej scenie w Dębicy i to mogłoby, według dziennikarzy, z którymi rozmawiam, mogłoby być przeniesione w każdą część Europy i prezentować się jako najlepsza wizytówka naszego kraju. Krótko mi się grało, bo mieliśmy jeszcze chyba ze 3 piosenki, ale ponieważ byłam na tyle niesubordynowaną prowadzącą koncert, że po prostu opowiadałam anegdoty, bo taki dzisiaj miałam jakiś nastrój na klaunadę, to nie wyrobiliśmy się ze wszystkimi piosenkami, a szkoda, bo mieliśmy kilka jeszcze premier w zanadrzu. Niemniej jednak było fajnie, w tym znaczeniu, że udało mi się potańczyć z ludźmi, bardzo to lubię. Machali trochę rękami, jak prosiłam, co wcale nie jest takie oczywiste. I są dwie szkoły prowadzenia koncertów, bo dzisiaj pewnie jest kilka szkół, ale są takie dwie naczelne szkoły prowadzenia koncertów i tego, kto publiczność lubi, bądź co ją sprawia w stan zażenowania. Niektórzy przychodzą na koncerty, imprezy DJ-skie, takie śmakie owakie, z takim oczekiwaniem, że oni by chcieli dostawać jakieś zadania, żeby na przykład właśnie czymś machać, teraz coś zrobić, coś krzyknąć, albo nie krzyczeć, teraz milczeć. I w momencie, kiedy dostają takie zadania i mogą je robić, to im to sprawia wielką frajdę. Jest też część publiczności, która oczekuje od artysty, że on będzie performował, będzie sam ze sobą i swoim dziełem i kompletnie nie będzie ludyczny. Ja jestem z tej kategorii ludycznych, nic na to nie potrafię poradzić. I pewnie jest takie grono ludzi, których to nie odpowiada, bo myślę sobie, że mu się wygłupia z dziewczyną. Ale ja po prostu bawię się na koncertach jak dziecko i wspominam sobie za to, ja kochałam zawsze artystów, którzy mnie zmuszali do różnych aktywności. I właśnie za te aktywności czasami sprawiało frajdę i robię to samo, bo wydaje mi się to naturalne. Ja się nazywam Marta, to prawda, Marika. I jest mi bardzo przyjemnie tutaj być po raz pierwszy w życiu. Yes! Szczerość wypowiedzi artystycznie tutaj jest dominująca. To są artyści, którzy są bardzo osobni, bardzo mają indywidualne podejście do tego, co robią, bardzo prawdziwi, bardzo oryginalni, nie tylko na polskim rynku, bo Ruta, Igor Box, zresztą prawie wszyscy tutaj, jeśli nie wszyscy, to są rzeczy, które w skali światowej są zjawiskami osobnymi. To indywidualne podejście, ta wielobarwność tak naprawdę jest cechą wspólną, czyli to wszystko, co ich dzieli, ich łączy. W pierwszym secie chciałem zaprezentować swoje
mówiąc krótko, najkrócej bity, tylko w różnych tam konfiguracjach z różnymi takimi nakładkami, z pożyczonymi wokalami, z jakimiś tak zwanymi z angielska tributami do zespołów, które w tym roku na przykład przeżyły coś bardzo specjalnego. Ale generalnie pierwszy set będzie się składał tylko i wyłącznie z moich jakby, z moich kompozycji. Beastie Boys jakoś... Ja się na tym wychowałem. No i śmierć takiego członka zespołu, tak ważnego, znaczy każdego pewnie, każdy z nich jest ważny, ale akurat śmierć MCA jakoś tak uderzyła we mnie. I szkoda trochę, że już po prostu chłopaki nic nowego razem nie zrobią. No i to jest taki trochę tribut, mój dzisiaj króciutki, w moim wykonaniu, polegający na tym, że po prostu pożyczyłem sobie wokale Beastie Boys i spróbuję zgrać je z moim bitem, moją propozycją bitową do jednego utworu. Patrząc na życie, które jest dzisiaj, można rzeczywiście powiedzieć sobie, jakoś sobie daję radę i w zasadzie nie będę się bawił w żadne przekonywanie kogokolwiek, przekonywania kogokolwiek o cokolwiek, na temat czegokolwiek i będę udawał, że nic się nie stało, po prostu wiem, że nic nie zmienię i odwrócę się i tak będzie bezpieczniej. Można przyjąć taką postawę, albo można przyjąć postawę bardziej aktywną i my taką postawę przyjęliśmy i wydaje mi się, taką postawę promujemy. Nie boję się pana, ani jego mości. Wezmę siekiereczkę, podobnie w nikości. Nie boję się pana, ani jego mości. Wezmę siekiereczkę, podobnie w nikości. Yo! A wy się boicie? A wy się boicie? Kto się boi Tuska? Kto się boi Kaczyńskiego? Albo matki jego! Polana, polana! Nasze piosenki, same teksty, które są dobrane do piosenek, są inspirowane naszymi czasami, leciutko. Dlatego, że wszystko możemy, każdą piosenkę możemy do czegoś odnieść. Że ktoś pracuje za długo w nocy, to my odnosimy to do jakichś takich marketów, powiedzmy. Tak, bo ta fascynacja właściwie tym tematem, który jest sprzed 200 lat, to powstała na bazie tego, że my chcieliśmy opowiedzieć historię teraźniejszości na bazie tego, co było kiedyś. I to porównanie tak niesamowicie odnosi się do dzisiejszych czasów. I w zasadzie chcieliśmy też wyjaśnić chyba pewne kwestie historyczne, które nie są do końca wyjaśnione, gdzie jest historia Polski opowiedziana w Panu Tadeuszu i jeszcze w paru innych książkach, które taką dają nam obrazek takiej sielskiej, tej szlacheckiej Polski. Natomiast nie mówią o jeszcze paru istotnych rzeczach, które się w ogóle tam wydarzały. Bardzo odważny i ciekawy line-up, szczególnie jeśli chodzi o imprezę, która jest pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem w takim mieście jak Dębica, w tym regionie w ogóle. Natomiast to oczywiście dopiero jest, myślę, że początek eksplorowania polskiej sceny, że ona ma dużo więcej do zaoferowania, jeśli by podchodzić do niej według tego klucza, który tutaj Filip obrał, więc mam nadzieję, że będzie jeszcze odważniej w przyszłych latach. To
szukałem takiego dużego, mocnego tematu, który mógłbym powiedzieć dźwiękami. Jednocześnie też jakby oddawało to stan psychiki, jaką wtedy miałem. To jest taka pasja, czyli męka i śmierć miasta. Kompozytorzy muzyki poważnej sięgają do męki śmierci Jezusa w swoich pasjach. Tu jest pasja miasta. Ja mieszkam w tym mieście od urodzenia i chciałem sobie jakąś tą historię zbadać trochę dogłębniej, trochę skonfrontować fakty z moimi wyobrażeniami na ten temat z dzieciństwa i powstała taka fantazja muzyczna na ten temat. Przerabianie Krzysztofa Pendereckiego to dla pianisty jazzowego jest bardzo trudna sprawa, ponieważ jest to muzyka w dużej mierze sonorystyczna. Pojawiają się tam same stuki, trzaski. Chciałem to jakoś wykorzystać w muzyce jazzowej, przenieść te trzaski i na piano, i na Rhodesa. Dzisiaj akurat będzie to Rhodes. Lokalną. Z naszych badań wynika, że Dębiczanie bardzo mieli ochotę na to, żeby im zaproponować coś nowego. Dojrzeli do tego, żeby nasza formuła Dębica Dębicy przerosła w coś ciekawszego. A ponieważ współpracujemy z Filipem od lat, to wpadliśmy na pomysł, żeby coś innego i bardziej kreatywnego stworzyć.
Cywilizacja rondla otrzymała kosmolis. Mamy fajną miejscówkę, wpadajcie, trzymamy stoli. W solariusie na globusie, poniżej wyspy woli. Osiemki później, jak na królicy w Satoli. Na biskupinie wylądował płaski bo. To jest dość trudny materiał, bo to nie jest 15 piosenek po prostu o porannym śniadaniu, o jajecznicy, o miłości, tylko jest to wszystko zawarte w przypowieść, która wynika z siebie. A przypowieść mówi o właściwie kilku rzeczach. Po pierwsze o zachęta zarówno młodych, jak i starszych ludzi, niezależnie od wieku, do tego, aby mieli odwagę jakby zaglądać w swoje serce, żeby w jakiś sposób realizować swoją pasję, siadać marzenia, nie porzucać ich tylko dlatego, że są one czasami zbyt wniosłe czy trudne do zrealizowania. To materiał, który zakłada to, że każdy człowiek ma sobie skarb, ma jakąś predestynację, ma jakąś swoją drogę, ale ta droga nie jest rzeczywista i on bardzo łatwo w niej wejść, błądzić. Ja osobiście oparłem ten materiał, znaczy właśnie oparłem na moim przygodzie tego, że zbłądziłem w życiu, że poszedłem na nie te studia, posłuchałem nie tych ludzi, nie tych autorytetów i doprowadziłem swoje życie do ruiny. Jakby o tym jest ten materiał, również o właśnie roli porażki w życiu, o tym jak ważna jest porażka, bo ona nas wybija czasami ona potrafi po prostu być odbiciem się od dna w przeciwległym kierunku. Da, miasto z mostów, to my ma zupo, własnych gwiazdozbiór, wielkie serducho. Miasto z mostów, cały kosmostu, to ja stoję tu planet lub wasz gwiazdozbiór. Miasto z mostów, wysyła energię dziś do dębicy. Małe okolicy, do Rzeszowa, do Lublina, do Tarnowa, do wszystkich miast. I chylę wam 10 moich głów. Właśnie tak LC serwuję wam nasz grób. Ja LC serwuję wam nasz grób. Nasz grób. Nasz grób. Nasz grób. Ja lubię opowiedzieć historię w piosence, tak? Żeby ona miała początek i koniec, żeby to nie było tylko powtarzanie słów się, cię, mnie, kocham, nie kocham, wiesz, jak to w radiu tam jakimś bywa, tylko żeby to była jakaś spójna historia do powiedzenia, żeby po wysłuchaniu piosenki można było jeszcze chwilę o niej pomyśleć. Listopad, niby nic, ale wiadomo, świata koniec. Z Piotrusia do Amatorskiej niosą jakiegoś typa. Słychać tramwaje, jak ślizgają się po szynach. Jadą na pętle, tam się zaczyna stypa. Tyka zegarek, choć skryty w komórce. Serce tyka, do tego na pan. Trzech emerytów zbiera się ku bójce. Drony wjeżdżają na unisonokran. Zostaw, to mówię, zostaw. Nawet nie warto o tym dziś gadać. Cały ten dzień to jest zdrada. Zostaw, to mówię, zostaw mnie w tym miejscu, gdzie jestem, nie na miejscu. Zostaw, to mówię, zostaw. Nawet nie warto o tym dziś gadać. Ludziki, Pablo Paweł i Ludziki, to zawsze był taki zespół jakby firmowany moją twarzą, moją ksywą i moimi tekstami, natomiast korzystający właśnie z umiejętności paru ludzi, a teraz po prostu jest tam ich dwóch czy trzech więcej, więc ciągle jakby to jest to, co ja sobie wymyślę, natomiast oczywiście chłopaki mają duży wpływ, no to ja się cieszę. Ja też nie uważam, żebym ja, wiesz, zjadł wszystkie rozumy muzyczne i jeśli ktoś ma fajny pomysł, a zazwyczaj tak jest, to czemu z tego nie skorzystać? Palą przeciwki, gdzieś oporowo. Pa, pa, parara, pa, 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 para, pa, pa, parara, pa, 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 para. Chodźmy gdziekolwiek. Gdziekolwiek idzie, zostaw,
gdzie jestem, nie na miejscu. Stop, stop, to mówię stop, stop. Nawet nie warto o tym dziś gadać. Cały ten dzień to jest gada. Stop, stop, to mówię stop, stop. Nie w tym miejscu, gdzie jestem, nie na miejscu. I możesz kochać to miasto jak głupi, którego stać na dodatkowy ser. Aż się listopad w końcu ucapi, weźmie myśli za hul, za sercie złapie i pokażę ci taki pipszon, którego blacha jest brudna jak wszystko, czego w życiu się brzydziłeś. Jadą z Piaseczna siły pokojowe. Stop, stop, to mówię stop, stop. Nawet nie warto o tym dziś gadać. Cały ten dzień to jest zdrada. Stop, stop, to mówię stop. Nie w tym miejscu, gdzie jestem, nie na miejscu. Stop, stop, to mówię stop, stop. Nawet nie warto o tym dziś gadać. Cały ten dzień to jest zdrada. Stop, stop, to mówię stop, stop. Nie w tym miejscu, gdzie jestem, nie na miejscu. I tyle głupot, ile odcisków palcy na kołowrotkach w metrze. I tyle słońca, ile w folderach wypatrzyć. Foldery ci dadzą przed metra wejściem, a potem jedziesz metrem mikry. I wiesz, że nie ma przesiadek żadnych, a na powierzchni jest powierzchownie. Radzi głosować na siebie. No jest impreza fajna, fajnie zorganizowana, fajne oświetlenie, także luta mi się podoba. Tak, bardzo, bardzo profesjonalnie zrobione. Impreza, powiem szczerze, na najwyższym poziomie. Przyszliśmy na samą końcówkę, ale było bardzo fantastycznie, dobrze spędziliśmy ten czas. Mamy nadzieję, że za rok nam się uda przyjść na cały koncert. Chodźmy gdziekolwiek idzie, ej! Chodźmy gdziekolwiek.